Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. W województwie podlaskim maturę zdało 76,2% przystępujących do egzaminów. W Suwałkach odsetek wygląda lepiej, ale niewiele. Zdawalność w mieście jest na poziomie 79%. Regułą już chyba jest, że najwyższe wyniki uzyskują uczniowie szkół ogólnokształcących. Było tak i tym razem. Egzamin z języka polskiego sukcesem zakończyło w skali województwa 92%, a matematyki 81% uczniów. Najlepszymi wynikami może pochwalić się garstka uczniów, która wybrała do obowiązkowego zestawu przedmiotów język niemiecki. Na podstawowym teście średnia wyniosła aż 79%, a zdawalność 100%. Średnia uzyskana w teście na poziomie rozszerzonym z tego języka to 53%. Podstawę z języka angielskiego zdało 94% uczniów, uzyskując średnio 73% wynik. Z rozszerzeniem również poradzili sobie nieźle, bo średnia wyniosła 60%. Słabiej abiturienci radzą sobie z językiem ojczystym. Podstawę zdało 95% przystępujących, a uzyskana średnia to 54%. W teście wymagającym szerszej niż podstawowa wiedzy uśredniony wynik to zaledwie 40%. Podstawowa matematyka jak zwykle zdziesiątkowała maturzystów. Test zdało 83% piszących, ale średni wynik to 58%. Z trudniejszego matematycznego testu przeciętna ocena to 34 na 100 możliwych do uzyskania. Uśrednione wyniki z dodatkowych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym to między innymi z biologii 43, z informatyki 41, geografii 37, tuż za nią jest chemia ze średnią 36 i historia 33. Najniższą średnią suwalscy uczniowie uzyskali na teście sprawdzającym rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie. Było to zaledwie 19%. W skali wojewódzkiej średnia wyniosła w tym przypadku 34%.